studiu Eugeniusz Prećkiewicz. Witamy bardzo serdecznie, jeszcze raz. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Kasiebe. I go domedzi se, no prawie, już młody sobie powiedzę, na naszej antenie płetimy płetkanim, kiedy powstało karno USK, rechlimy dosyć szeroko relacjonowele Kongres Młodych Kasiebów. No ale młody ledze w jedno są tak przekłonuny, zieleni ten świat na rambę wewrócą i że to co oni robią, to je woźny, a teraz z rzadku kogoś, kto ju doświadczenimo, cię mepłe prowdzę, jest me świadka ma historię. Ja myślę, poprawdzę, że tak, to dokładnie tak. To było przed chwilką powiedzone i zaspiewane w tej spiwce, co to wakuna młodze zna, zapowiedzone tych rachle. Że tam oni gadają, śpiewają śmiało w przód, my chcemy regnąć stąd, my chcemy coś tam robić, coś zmieniać, poprawdzę, zmieniać na lepsi, zmieniać mentalność ledzy, szmargać stereotypy na stronę, na scenę, przyjdź, a idź stumka siebie z tą śmiało w przód. To je bo rzekł tacie wif młodze z netery, wif nowego edzejanigłe, bo chutarne pociątki pewno my idą z dywno temy, bo tam do Higiedele o tym, że tam ucieka są kongresy i 25 lat temu i tam było to spisane. My, że my by nawet ka, nie my, źle dla gwes, my by to tyś wyzdrzele i wecie tyle w przedwojnowych dzejaniach Karola Krefta, a teraz jakby my chyba w tym te czasy to naprawdę zaczynamy na powyżny brac i realizować. I to, co zostało w Baninie jakieś miesiące tyle temu, założenie karna Kasubia, tak po prostu reaktywacja, ten pierwszy ruch był i tam 10 lat chłodci. To prawie Karol Krefta był tym utwórcą tego rechlisi, go karna Kasubia, ja ci, do ja ci go jakby nawiązywał, to dzisiaj się karno Kasubia. Dokładnie tak je i my ten pierwszy to nawiązanie zrobili tam w 2000 pewnie w trzecim roku, ale iść tam młodze zdajesz nie, bo jakby na tyle przygotowany w ten czas, ale ten kwerzeń jakby zaistnił i teraz w łącznego roku jesienią mej, jak on urosł, i młody i sawały ciele w szkołach i jakby tyś przemik leka siebie z nim, bale w sztandze pociągnąć to dają, tej my to Kasubia reaktywowali i poprawdzę Tereska, ona piękna, na masę rozkwity, udało sobie zrobić ten pierwszy kongres, Kasia przyjdzie młodze z pierwszy kongres młody w Kartyzach, ma nieprzypadkowe dele tytuł przymiotnik piersi, bo będą następny, to było bardzo świadomie, no i mamy ten brzyd, często niedywno założenie karna łezka w lezenie, a ciec je i jakichś tam następnych zajaniach, może za jakiś czas pewno gwas się pojawią, bo ci młodych ternebery na kongresy młodych w Kartyzach, to oni są z rozmaitych stron, oni tam widzą ten entuzjazm, to ta ziewetność i łyzżele snejszo taka siebie zna, łyzżele wyrtno ta tyka siebie zna, płeciele je, płeznele przez to, co giedele i moderatorze, i insi młoda, to je bardzo weźdy, że młody lubią tyś z młodym abec, wespodzejac i uciec z ciasa od drachnów, że to je bardzo ciekawe. Jeśli my giedemy o tym starsi, aby jej tak, kiedy mówię sobie tak, jestem ty zapowiedzony, że starsi kuski, bo ty młody znaczy, tak, tak to jest, bo prawie zachodzi się, ja bardzo jeszcze młody, bo ten entuzjazm jest absolutnie nieupuściwy i chcę, bym jeszcze wiele lat emanować z tym świadczym. Myślę, że tak bądź. No ty, jak oni tam młody to uczyją, ty oni tyś jakby ta energia, ten chwat przejmają dosę i potrafią wspaniałe rzeczy robić. Zresztą młody myślą często wiele razy inaczej, jak to było przed tym i to i dobrze. I to musimy wykorzystać. Takie, po tym kongresu i po tym, co później dzejało z tą aktywnością młodych, my widzimy taci dwa cierunkowe widzenia. Z jednej strony dzejemy w swoim środowisku, chcemy to jakby gdzieś tam w swoim placu, gdzie mieszkamy, gdzie ziejemy rozkłyscyżac, a z drugiej strony Łedmiku meso na innych. Najprawie przykłada tego je wespół, ta karna Kasubia i łezka. Wczoraj było może rzec staci płetkani na szpecu. Wiwiacim wetyś brele udzyl. Co tam je uradzony i co te dwa karna raza zrobią? Takie, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, że jest tu ogromny otwartość tych młodych ledzy, że nikt nie robi bluzlise, plus tam co zgrzebie i tery jety mam swoje płele, a watom co rób ta swoje. Nie. Młody dokładnie gadają, że my chcemy iść byten, my chcemy mówić, pisać i przede wszystkim, że ja zdle tatcie, że dlika siebie zna. Młody to gadają w naszej rodnym mowie. To ty się bardzo weźny.
tysiące to jest opowiedzone, ale i to podkreślają śledzie i na każdym zindzeniem, na każdym zarządze wszystko jak gadają po gaziemsku. Nawet ci, co trochę słabo już może gadają po gaziemsku, ujdzą się przez to, bo jak są nauczyć język gaziemskiego, skoro ma wszyscy siedzimy tyło, przechody, kto gada po polsku i wszyscy od razu automatycznie my się dopasowujemy do tej osoby. Wszyscy my język polski znajmy, to nie jest problem żaden. Nieraz nawet ta osoba by chciała po gaziemsku uciec, a my i tak godzimy przeni po polsku. I to bardzo często by chciała uciec. Mało tego, nawet nie śmiało dywy takie sygnały, że gada ta po gaziemsku, ale nie śmiało na tyle, bo może nieraz nie wypowiedzi tymi lat za mało. Niby chcele, my wiemy o tym, jak po ich spytamy, to jo, gada ta po gaziemsku, bo to wszystko rozumiemy. Ale nie mam tej odwiedzi, żeby zacząć gadać po gaziemsku, ale przed takim ruchu, jeśli gadamy w harnie po gaziemsku, to dokładnie to następuje i sobie przeumywają i zaczynają gadać snyże w naszej mowie. Niech to nie jest od razu jakieś literackie, piękne, czyste kasiebizna. To duchy to nie chodzi. My sobie uczymy rozmaitych cudzych języków i tyśmy gadamy pokraczne często. Tak jest. Ale ti nasi rozmówcy są rytm, a wiele my próbujemy ten dialog z nimi nawiązać. Takie, no i jak so nie próbuje, to so człowiek nigdy nie nauczy. I to jest bardzo ważne. A teraz pytam prawie, co jest tam było uradzone, jeśli idzie o to prawie płytkanie, bo Karnoka Subia z tego, co wiem, baro chce nakrącać midzeńsi ma teledysk do hymnu młodych i to raza skarna łezka, ale tyś jacyś insi pewno dzejania, jacyś plany już są. Jo, i ten element będzie robiony teraz w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o ten teledysk. Powstał i taki mały teledysk, bo są mogli rzec, ale na obryskach kasiebizny, na obryskach gryfa i tak dalej, taki wyźnych symbolach naszej rodnej mowy i historii tego szteczka hymn młodych, a teraz to będzie często profesjonalnie zrobiony teledysk z Łydzila, młodych ledzy, masz tak bardzo pynowi, my tyś, bo jak widzę ten ziewełecie w tych młodych ledzach, a oni są bardzo uzdolnione, wiele z nich my do czynienia i z telewizją, i z radia, i z rozmaitymi mediami, to będzie na pewno dobrze zrobione i myślę, że to jest kwestia tydzenia dwóch niedziel, zdjęcia będą robione za parę dni i ten teledysk zaistnieje, ale jest też cały riga rozmaitych, ciekawych utworów, z których może niby tyle wyeksponował jedno rzecz warkownie. To słowo może nie jakieś tam nowe, bo warkownie rozmaite sadze tam sały odbywają, ale tyle to będą warkownie zrechtowany przez młodych ledzy, z Łydzila młodych i z pewno młody też będą często tyma referentem, a czy moderatorem, a jak tam z was wszystko równo. Warkownie chterne będą też po kasiemsku, gdzie będzie pewno najważniejsze jakby uczba kasiemskiego języka, bo to będzie naturalny. To nie będzie jakoś specjalnie, ty uczymy gramatyki, nie. To będzie naturalne wtopienie się w język, ale też tam będą elementy jak najbardziej historii, bo to jest bardzo ważne, że my musimy kształtować nasza siunda, a ta siunda jest opierty u nasza tożsamość, u nasze urodzenie, u nasze wychowanie, ale też u to, co czego my jesteśmy spadkobiercą, a tyma erbama, jak to jest powiedzone w tym hymnie młodych, to co my erbowaliły do naszych poprzedców, a czasem bardzo dalecie poprzedców, naszych sąsiadów i tego my na tych warkowniach tyś młody będą sałyciele, będą poznawali literaturę kasiebską, bo jednak ona jest przez prawie 200 lat dość bogaty, a nie taka się mocno znany. No i wiele innych rzeczy na tym będą są młody uciele, mimo nic jeśli bądź ich dostali, bo i dwa karna tyłe młode znowy są w to mocno angażują. Takie, angażują są w rozmaite dzejania i wtedy ci tradycjowi, ja ci rechlisi pokolenia robiła, ale ty się w ciesto nowi, widzę, że tyś dobrze rozumieją das łese znac, to znaczy oni są betni w mediach, w spolesnowych mediach, to w cim prosto młody ledze są, no lepiej cieją. No to teraz ja by chcą na końcu spytać, tak jak my już rzekle, wesociejce młody, ale równak doświadczenie ja ci się no i prawie, jeźle ty młody ledze co tak dobrze radzą, to dociegłe ty, jako je rola tych bardziej doświadczonych dzejarzy w tym całym, w tej całej młodze znowi reśnoce. Co jeść ty młody ledze brakują od tych rechlejszych pokoleniów? No i myślę, że przede wszystkim tego doświadczenia, bo je po prawdę jem w tym ruchu młodze znowym od początku, bo są jem były przydnika pomorani, rysciedes, są ich kształt wysłaja siunda i kasiebską i buciusa dokładnie w tych rigach i pomorańskich, no i w mediach przede wszystkim, bo człowiek w mediach w zasadzie cały życie zawodowy jest obecny i to my chcemy przekazać
ty młody bardzo so interesuje tymi sprawami. To jest jakby media i możliwość dotarcia do drugiego człowieka, który na jej widzę, spoprywdzę, bo ona na tych portalach jej tak mocno obecne w tym, no akurat młody zaczynają bardzo dobrze, potrafią to robić, nawet lepiej jak my, bo w sprawach internetowych, no to jej aż taci biegu z cenimą, ale mam za to no, w telewizyjnych i internetu bardzo wyźny i mogę tyle wiele duch przekazać i przekazać ja to. Tym myślę, powstaną i teledyści, a wiele mamy napisane rozmaitych piosenków i to ty się jakby następny, nie wizna następny przestrzeń bogatego dzejania, jakby nasza kultura, konkretnie tyle spiw, muzyka, w tym młody ty się bardzo dobrze czuję i ubrycają i chętno są obecny. Mało tego, w tych karnach prawie i w Kasubi, i w Łezce, i w krągach, które są mimo bliści, to wiele ledzy poprywdze zajmowy są. Nawet bym rzekł prawie, że i warkowe wokalistyką. I tym rzeczą, muzyką, tworzeniem, czy tyś kreowaniem jakby wokalistów. Robienie mi ma tego podglebigłe. To ty się bardzo wyźny. I tyle w tej przestrzeni, ogromnej przestrzeni, to myślę, że młodze zna z tych wymieniowanych karnów i innych wnetka pojakieś je swoje piętno bardzo mocno. I to budzę jakby takim szeroką wałą, falą, mówię, że na całe KSB. I to będzie jawerny, rzeczywisty, konkretny robota. Dochydanie do drugiego człowieka, przekonywanie, skoro darchiś pokutują w nas i to jest młodych tyś, jakieś tam stereotypy, a powiedz, taka siebie zna, a to nic nie daje wiele, a ja jakieś staromodne to je. I te wszystkie kompleksy, które te wszystkie kompleksy, które my będziemy dostrzegać nie bloś w gimnazjach czy w licach, ale ty się widzimy nawet na zindzeniach zajarzów, Kasie, przecież ty się widzimy i to nie ma co osiekiewać, tak to też je, które cele mało posługiwają się polskim języka, które my wszyscy bardzo dobrze znajmy i tyle nie mamy sobie co boje, gdzie polski mowa zaginie. Nie zaginie, ale kasiebski mowa, no, jest zagrożony. A to jest fundament naszej tożsamości. Jeśli my nie zadbamy po prywdze, ale rzetelno, od ciebie, nie jedziemy bloz gydome. Tak, tyło my sobie możemy też pogadać, ale za tym stoi wielki dzejani, u którym my gydome. Jeśli ono je po prywdzewy, tej nasza mowa my szansę trwać, a nigdy nie wiemy, co będzie dalej. Jeśli my dobrze je o tyle nawet zarchiwizujemy swoim słowem, czy to w radiowych możliwych przestrzeniach, czy też w prasy, w gazetach i później je przekażemy następnym swoim rówieśnikom, a i tyś dzieciom, bo jednak w tym karnie, co w szerszym karnie, to wiele uczy swoje dzieci po kasiebsku. Co to się nie jest powszechnym, to wcale nie jest modne, bo sobie mogę rzec. Tak u nas w tym karnie, u tych ledzach, co magiedemy, to jest modne, to jest belny, to jest prywdzewy. To jest prosto rzecz taki konieczny. I tyle nie ma żadnej jakiejś tam anormalności w tym. Ale nie tak wsiądze je. Tak wsiądze nie je. To tak nie je do końca. No, my doskonale o tym wiemy, bo jednak przekaz pokoleniowy języka Kasia Pszczyga i to nie jest na krajam, no to wszyscy o tym wiemy. Zadzino. I to dosyć dawno temu, 50 lat temu nawet. I nawet na wsach zadzino. A tyle je to z tym, co z naturalnym. I my ze sobą magiedemy po kasiebsku i do dzycy magiedemy po kasiebsku i to coraz więcej, jak ledzy, jakby ta idea, ta deja obejmuje, na tej mumę naprawdę jakiś belny tyłe zwiastun ciegły z nowego i to na pewno je pewiw nowego dzeja. Ja tu łed sobie dodam, że bardzo często tacim myśleniem tych dzeja, że ja ci ją mają swoje lata i gdzieś tam są aktywni, ja taci myśleni, że kuje wszystko dobrze, bo my ją załatwile edukacja, my ją załatwile media, no to tere Kasia bizna zieje, a prawda jest tak jak tu Eugeniusz Przećkowski nama przed sztuce karzeknął, że bardzo często młody ledzy prosto nie gadają po kasiebsku, to je norma, tak poprawdzę, ale rodzy są alternatywa, jako chcę pokazać, nie bluz, że Kasia bizna je, dla nich woźno w deklaracjach, ale prosto są w tym autentyczni, że zieją nią na co dzień, no i ty autentyczność zieci me ima na cały ich czas dzejani, na siągłesce Eugeniusz Przećkowski. Tak poprawdzę, człowiek, ja ci ty się zaangażowany w ta młodzie znowu reśno, ta w karnie Kasubia, ciekarnie Łezka. Bóg zapłac. Dziękuję bardzo serdecznie.